Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z otworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie Łobu Dubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Tak patrzę, Państwo wiedzą w ten podgląd i niestety dochodzę do wniosku, że jestem już w takim wieku, że im bardziej człowiek zapuści włosy, tym bardziej widać, że jest łysy. I jeszcze mi w telewizji każą występować. To jest prawdziwe okrucieństwo. Ale nie tylko ja, proszę Państwa, mam w życiu ciężko. Także opozycja ma ciężko, bo już witali się z gąską wyborczego zwycięstwa, a tu przed weekendem wyszedł sondaż Kantar dla TVN-u i okazało się, że PSL nie ma w parlamencie, że to, co Koalicji Obywatelskiej spadło, to PiS-owi wzrosło. W każdym razie dzisiaj już Gazeta Wyborcza znalazła radę odpowiednio na zasadzie, prawda, nieważne kto robi sondaże, ważne kto potem liczy i wyciąga z nich wnioski. Już mają taki sondaż, który pokazuje, że tylko jedna lista, tylko ten wariant daje zwycięstwo wolnej, demokratycznej Polsce i opozycji i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dobra narracja. Ja zresztą, proszę Państwa, powiem szczerze, ja jestem, z mojego punktu widzenia, jestem wielkim zwolennikiem jednej listy opozycji. No bo proszę Państwa, to jest tak, że jak to się mówi, jak mówimy w tym programie, im więcej tych ludzi bezwzględnie inteligentnych pod jedną banderą, tym weselszy parostatek, więc my na tym tylko zyskamy, nie ma się czym martwić. W każdym razie, jeżeli byłbym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, to bym się jeszcze za bardzo nie cieszył, bo to tylko sondaż, a poza tym ten sondaż jeszcze nie daje samodzielnej większości i to też są kłopoty. Natomiast no my w tym programie, proszę Państwa, nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby tą toksyczną trochę radością z tej reakcji na ten niezbyt korzystny dla opozycji sondaż się trochę pocieszyć. Mnie na przykład cieszy takie zestawienie tekstów z Gazety Wyborczej sprzed sondażu i po sondażu. Zobaczmy. Przed sondażem, proszę Państwa, Paweł Wroński pisał tak. Nieporadny start kampanii PiS. Czy tego trupa uda się ożywić? Z kolei 5 dni później Jarosław Kurski pisze. Nie mówcie tylko, żeście nie widzieli. Wyniki tego sondażu są dramatycznym zaskoczeniem. Kto wie, czy nie ostatnim dzwonkiem alarmowym dla demokratów. Komentarz tygodnia Jarosława Kurskiego. Proszę Państwa, dziękuję za materiał. Nie mówcie, żeście nie widzieli. No przecież mówił o tym Jarosław Kurski. Zapomniał tego swoim kolegom z redakcji o tym powiedzieć. Ale jak sobie patrzymy na te reakcje, proszę Państwa, ja stwierdziłem, jako co prawda absolwent filozofii, proszę Państwa, ale na niejednym kursie psychologii dla nastolatków, proszę Państwa, byłem, czytałem Brawo Girl, więc wiem, że jest taka zasada, że żałoba, przeżywanie czegoś trudnego dzieli się na etapy, na takie etapy, że się wyróżnia na przykład taki etap gniew, agresja, potem wyparcie, targowanie się, depresja, a na końcu akceptacja. I wszystkie właściwie te etapy w różnej kolejności, co prawda, ale mieliśmy. Zacznijmy od Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która, można powiedzieć, wraca do takiej utrwalonej w polskiej polityce narracji. Jeśli wyborcy nas nie chcą popierać, to nie jest nasz problem. To znaczy, że z tymi wyborcami jest coś nie tak. Oczywiście, posłuchajmy. Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu lat, jeszcze zanim rządziło, miała około 30% poparcia. To był ten taki twardy elektorat, bardziej wiejski, bardziej małomiasteczkowy, mniej wykształcony. Był taki tradycyjny elektorat tej partii. Po drugie, pamiętajmy, że na zawsze na partię, która rządzi, jest więcej głosów poparcia w sondażach niż na opozycję. Ludzie po prostu zgłaszają, nawet jeśli nie mają zamiaru w dniu wyborów na nich głosować. To jest prawidłowość, którą obserwujemy od wielu, wielu lat. Czyli większe jeszcze do tego, jeśli jest partia, która wiele osób postrzega jako autorytarną, która się boi, której się boją, to tym bardziej jak przychodzi, dzwoni, przychodzi obca osoba, to wolą albo powiedzieć nie wiem. Tak, proszę Państwa, jest autorytaryzm, więc dlatego nie popierają opozycji demokratycznej, ale ja powiem Państwu szczerze, bardzo sobie cenię tę wypowiedź, bo ja to jestem chyba, jeżeli chodzi o politykę, taki typowy Polak. To znaczy lubię słyszeć te melodie, które już wszyscy znamy, już wszyscy wcześniej słyszeliśmy. Ta mało miasteczkowa, taka wiejska, taka gorzej wykształcona, oni w tego... Oj, proszę Państwa, chyba tutaj mam tego sampla, ale mogę się pomylić. To jest pan, można powiedzieć, arystokrację dziennikarską.
Serdecznie gratuluję panu redaktorowi kolejnego, wyróżnienia. Są dużo głupsi. Przepraszam, proszę państwa, czasem i mi się zdarzy popełnić błędy. Dziwne są to, proszę państwa, wyjaśnienia, ale tak jak już mówimy o Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, byłej minister szkolnictwa wyższego, to przypomnijmy jej, że tak powiem, tak złośliwie trochę. Ale dlaczego? Dlaczego nie złośliwie, proszę państwa? Jeden z jej tweetów dawno, dawno temu, który pokazywał różnicę między tym wykształconym elektoratem Platformy i politykami Platformy, a innym elektoratem małomiasteczkowym i tak dalej. Zobaczmy. Szefowa szkockich konserwatystów mówi, że słuchają ekspertów. Tak jest, proszę państwa, profesjonalistów i dlatego chcą coś tam, coś tam. Dziękuję za materiał, proszę państwa, oczywiście. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Ale jeden publicysta Gazety Wyborczej poszedł jeszcze dalej. I to już możemy powiedzieć, to już nie jest tylko gniew i agresja, jak w przypadku Leny Kolarskiej-Bobińskiej, ale to jest wyparcie. Proszę państwa, nie jest tak, że opozycja i media sprzyjające skopały sprawę, atakując Jana Pawła II, ale to jest jeszcze zły sygnał, bo tak naprawdę to jest sygnał, że w Polsce rodzi się faszyzm. Oczywiście, że tak, zobaczmy. Wokół Jana Pawła II budzi się psychoza, jak przed pogromem kieleckim lub przy za miasto Arras. Tak jest, proszę państwa. Z kolegami, można powiedzieć, z przyszłej może jednej listy, prawda, można skonsultować, jak się takie pogromy kieleckie organizuje. Ale proszę państwa, jeszcze jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Dalej w Gazecie Wyborczej Agnieszka Kublik narzeka, i to jest, można powiedzieć, faza żałoby pod tytułem targowanie się, dlaczego opozycja nie sięga po wszystkie środki, po które mogłaby sięgnąć. Posłuchajmy. W tych wyborach trzeba zawalczyć o każdy głos, pisze Agnieszka Kublik, ale PO to kompletnie lekceważy. Bo jak inaczej nazwać fakt, że partia nie chce skorzystać z gotowej i darmowej aplikacji, która może wskazać, gdzie konkretnie, przy jakiej ulicy mieszkają ci, o których głosy warto zabiegać. Bo nie są toksycznie wiernymi Kaczyńskiego. Proszę państwa, dziękuję za materiał. Co to jest za aplikacja? Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. No bo skoro w tej aplikacji są adresy tych ludzi, co nie są toksyczni, to znaczy, że opozycja albo w ogóle jest jakaś darmowa aplikacja, w której są też adresy nas wszystkich, czyli tych właśnie toksycznych, tych twardych, tych małomiasteczkowych, wiejskich i niewykształconych. To jest trochę niepokojące. W każdym razie, z tych wszystkich rzeczy, proszę państwa, z tych wszystkich wypowiedzi, jak sobie radzić z tym trudnym, z tymi trudnymi sondażami, najlepiej chyba wybrnęła Kamila Gasiuk-Pihowicz, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Absolutnie. Zobaczmy, posłuchajmy. Dzisiejszy sondaż dla TVN-u zrobiony. Ile Koalicji Obywatelskiej spadło, tyle PiS-owi urosło. Jak to jest możliwe, skoro ostatnie tygodnie przynajmniej to jest afera za aferą, o której mówi, no właśnie, kto o niej mówi? Znaczy, odpowiadając na to pytanie, rzeczywiście my się przyglądamy bardzo uważnie sondażom. No bo my idziemy po zwycięstwo. A nie odpowiedziała pani, jak możliwy jest taki sondaż, że w tej sytuacji to tak spada. Jeden sondaż to jest jedna, że tak powiem, wąski wycinek rzeczywistości. Trend jest jednoznaczny. To trend wskazuje, że PiS-owi spada, a Koalicji Obywatelskiej rośnie. Tak jest, proszę państwa. Co? Dobre. Dobre, no, powiem, państwu, dlaczego to jest dobre. I zaimponowała mi bardzo pani poseł, bo jakby w jednej tym filmiku były połączone bardzo różne fazy tej żałoby i najlepsze było to, że w zupełnie odwrotnej kolejności niż logicznie by to wynikało z tych analiz psychologicznych, bo zaczęło się od przedostatniego etapu, czyli depresji, bo ta pani mówi, to co PiS-owi wzrosło, to koalicja straciła, a pani nie odpowiada na pytania i oni tak słuchają z tymi plakietkami nowa generacja i wszystkie twarze tak. Trochę jak ta pani, co mówiła, że tory też były złe. Więc zaczyna się od depresji. Potem mamy targowanie się, proszę państwa, bo Kamila Gasiuk-Pihowicz mówi, nie pani, te sondaże, to jeden sondaż, tak, to jest taki wycinek, prawda? I czyli mamy, proszę państwa, wiadomo. Manipulowanie faktami, poziom level. Ale na koniec jest clue, proszę państwa, programu, czyli wyparcie. Wie pani, trend jest taki, że jednak nam rośnie, a PiS-owi spada. No i bardzo dobrze, najważniejsze, proszę państwa, jest zachowanie dobrego nastroju. Jaką tajną broń może mieć koalicja, by
drabiać te straty obywatelska? Proszę Państwa, ja już tą broń Państwu pokazywałem. Ewa Kołodziej. A Ewa Kołodziej nie będzie siedzieć w miejscu, proszę Państwa. Będzie jeździła po Polsce i niosła słowo razem z jedną z największych strzelb intelektualnych tej partii. Zobaczmy i posłuchajmy. Kochani, jestem w pociągu z Frankiem Staczewskim, który przyjechał do nas specjalnie z Poznania. Wszyscy go dobrze znacie. Oraz Beatą Baną, radną miasta Charkowa. Dziękuję za materiał. Ewa Kołodziej! Jestem w pociągu! Jest już w pociągu i już niedługo pojawi się w Państwa okolicy. Na sam koniec, proszę Państwa, temat zupełnie niezwiązany z tym, o czym mówimy dzisiaj. Natomiast to jest element tego właśnie złośliwego czerpania radości z obrzydliwości, tak naprawdę, można powiedzieć. W internecie, proszę Państwa, jest taki obyczaj, czasem polityk pisze jakieś tweeta krótkiego, a ktoś inny dopisuje do tego wierszy, który się z tym tweetem rymuje. Zresztą zobaczycie Państwo, o co chodzi. Zobaczmy, tak jedna z użytkowniczek Twittera napisała tweeta, czy wierszyk o Robercie Biedroniu. Zobaczmy. Na górze róże, na dole 10 palcy, Biedroń i Śmiszek. I poproszę od razu następny materiał. Po prostu zwyrodnialcy. Ojej, proszę Państwa, tak nie wolno, absolutnie tak nie wolno. I z tą myślą, że tak nie wolno, ja Państwa zostawiam. Ale zostawiam Państwa tylko do jutra. Do zobaczenia.